bardzo. Szanowni Państwo, więc benarki jagiellońskie. Jest to takim, tym terminem określa się bardzo popularne, będące w obiegu w ciągu od końca wieku XIV przez cały wiek XV beznapisowe monety z przedstawieniem korony i orła, czyli bez napisów. Stąd od XIX wieku, kiedy tak naprawdę na bardziej poważnie zajęto się numizmatyką, zadawano sobie pytanie, kto był emitentem tych monet. I sprawa jest bardzo złożona. Została co prawda w dużym stopniu wyjaśniona, jeśli chodzi o denary Władysława Jagieły oraz denary Kazimierza Jagiellończyka. W mniejszym stopniu odnosimy do denarów Władysława Warneczyka. Więc słowem właśnie wstępu to chciałem powiedzieć kilka słów o przemianach, jakie zaszły w materii pieniądza obiegającego na ziemiach polskich na początku wieku XIV. Mianowicie pod wpływem reformy groszowej w Czechach w Polsce następowało także odejście od systemu, denarowego do systemu groszowego. Czyli grosze praskie napływały od początku wieku XIV na ziemię polskie, na początku na Śląsk, a w kolejnych dziesięcioleciach do pozostałych dzielnic i w okresie już panowania Kazimierza Wielkiego cyrkulowały na obszarze niemal całego państwa. To jest grosz praski Jana Luksemburskiego. I grzywna, polska grzywna, ważąca około 196 gramów, była rachowana już w początku panowania Władysława Jagieły na 48 groszy praskich. Grzywna równa 48 groszom i każdy grosz, na każdy grosz składało się w czasach panowania Władysława Łokietka 12 denarów. Prawda? Był to system właśnie groszowy, czyli denar nadal funkcjonuje, jest monetą. Obok niego w czasach Łokietka są także inne, między innymi grosze praskie. To jest denar bardzo rzadki, bo została Łokietka z Melnicy Krakowskiej. Jeden bądź dwa znane egzemplarze z koroną i orły, gdzie imię króla występuje przy koronie, dalsza część Regis Polonie, Wladyslaj na werszach, gdzie jest korona, i Regis Polonie na rewersie, gdzie jest orzeł. I taki właśnie denar, 12 takich denarów szło na grosza. Natomiast w czasach Kazimierza Wielkiego, mniej więcej od 1334 roku, na jeden grosz praski szło 16 denarów. I taki stan rzeczy utrzymał się do 1398 roku. Za Kazimierza Wielkiego powstały, obok denaru powstały kolejne nominale, które na trwałe wpisały się do historii pieniądza w Polsce. Takim, można powiedzieć, który przeszedł do, nie tylko do historii, który się utrwalił, był półgrosz. Półgrosz koronny, który stanowił pierwotnie połowę grosza praskiego. Pierwotnie. Czyli jeszcze wówczas półgrosz stanowił połowę grosza praskiego i a grosz Kazimierza Wielkiego, bo Kazimierz Wielki w ostatnim dekadzie swojego panowania wybił pół grosza kwartnika dużego oraz grosza. Ten grosz krakowski był tylko takim, taką emisją niedużą, niewielką. Kazimierz Wielki nie miał srebra na tyle, aby pozwolić sobie na emisję grosza w takim charakterze, jak to czynili przemyśliwi. To też ten grosz grosza kolejnego dopiero wybił Zygmunt Stary, prawda, po reformie w drugiej połowie lat 20. XVI wieku. Czyli od grosza Kazimierza Wielkiego do grosza Zygmunta Starego dzieli nas wiele dziesięcioleci. Prawda? Ponad, gdy chcieć policzyć, to ponad 150-160 lat.
Natomiast w czasach Jagiellonów, począwszy od Władysława Jagieły, skończywszy na Janie Olbrachcie i Aleksandrze, wybijano w koronie generalnie denary i półgrosze. Denarów, jak wspomniałem, na grosza szło 16, od 1398 do 18. Natomiast półgrosze, dwa półgrosze pierwotnie w czasach Kazimierza Wielkiego stanowiły grosz praski, natomiast półgrosze polskie szybko się dewaluowały względem grosza praskiego i już w czasach panowania Władysława Jagieły doszło do rozbieżności, prawda? Dwa półgrosze koronne, czyli polskie, nie były równowartością, nie stanowiły równowartości grosza praskiego, prawda? Były mniej warte, czyli doszło do takiego zjawiska, że osobno funkcjonował grosz praski, prawda? I osobno funkcjonował grosz polski złożony z dwóch półgroszy. Obok właśnie denarów i półgroszy za czasów panowania Władysława Jagieły w obiegu były także kwartniki małe, które pierwotnie stanowiły wartość połowy półgrosza, prawda? Natomiast już później także uległy dewaluacji i stanowiły tylko 1/3 półgrosza, prawda? Początkowo było to 9 denarów, przepraszam, 9 to półgrosze 8, czyli 1/3, pierwotnie, półgrosz stanowił 9 denarów, a denar początkowo, może to do tego dojdziemy. Tu właśnie był półgrosz koronny Władysława Jagieły i półgrosz, to jest może o denarach właśnie. Jak wspomniałem, to w ciągu wieku od końca wieku XIV do końca wieku XV na ziemiach polskich cyrkulowały denary jagiellońskie, które na awersie miały koronę, a na rewersie ołę. Były to monety beznapisowe i systematyką tych monet zajęła się tak na poważnie Stanisława Kubiak. Wydanej w 1970 roku pracy dokonała podziału i wyodrębniła trzy podstawowe typy, które przeprowadziła wedle rysunku korony. Do typu pierwszego zaliczyła denary, których płatki linii w koronach są niepołączone. Zarówno dolne płatki, jak i górne są niepołączone. Typ drugi skupiał denary o połączonych górnych i dolnych płatkach linii, natomiast typ trzeci skupiał denary o połączonych górnych i rozłączonych dolnych płatkach linii. Dokonując analizy struktury skarbów, Stanisława Kubiak, opierając się oczywiście na monetach datowanych, czyli półgroszach, i wydatowała skarby i stwierdziła, że denary o niepołączonych górnych i dolnych płatkach linii są monetami Władysława Jagieły. Denary o połączonych górnych i dolnych płatkach linii są monetami Władysława Lamieńczyka, a denary o połączonych górnych i niepołączonych dolnych płatkach linii przyporządkowała do panowania Kazimierza Jagiellończyka bądź Jana Olbrachta. Tutaj wykazywała pewne niezdecydowanie, ale przychylała się właśnie do Jana Olbrachta. I jakby, jeśli chodzi o przyporządkowanie poszczególnych typów denarów do władców, nie ma dyskusji co do typu pierwszego i co do typu drugiego. Trzeci typ został przyporządkowany do innego panowania, o tym jeszcze będzie dalej mowa. Natomiast teraz kilka słów może o denarach Władysława Lamieńczyka. Tak jak wspomniałem, to Stanisława Kubiak denary o niepołączonych płatkach linii przyporządkowała panowaniu Władysława Lamieńczyka i wydzieliła Jagiełły i wydzieliła trzy odmiany A, B, C, które różnią się pewnymi szczegółami. Jeśli chodzi o odmianę pierwszą, to
Aha, i jeszcze tak jedna rzecz, że Stanisława Kupiak, klasyfikując denary jagiellońskie, dokonała analizy wyłącznie jednej strony monety, czyli korony. Orła pozostawiła, nie analizowała orła, uznała za Franciszkiem Piekocińskim, że orzeł nie ma w sobie cech różnicujących, nie można nic więcej, prawda, powiedzieć, tylko korona, i stwierdziła, wydzieliła trzy odmiany, odmianę pierwszą z pierścieniami wokół korony, odmianę B bez znaku wokół korony i odmianę C, była to denary z koroną bez podstawy. I zarazem taki układ odmian był zarazem klasyfikacją chronologiczną, czyli grupa 1A była bita w latach 1389-1998, następnie grupa B i grupa C w końcowym okresie panowania. Z tymi właśnie poglądami Stanisławie Kupiak nie zgodził się profesor Borys Paszkiewicz, dokonując także analizy skarbów i rozmieszczenia monet, stwierdził, że pierwszym denarem, jaki wybił Władysław Jagiełło, był ten przypisywany dotąd Mennicy Wschodzkiej. Charakteryzuje się on na awersie tarczą, nosił na awersie tarczę z podwójnym krzyżem, herbem rodowym Jagiellonów, oraz na rewersie orła z takimi właśnie pionowymi piórami. Denary te nie mogły być bite we Wschowie, gdyż występują w zasadzie w ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Ponadto stylistyka orła wyraźnie nawiązuje do denarów andegawińskich. A wiadomo stąd, że miasto Wschowa miało przywilej bicia monety od 1404 roku. Więc już w tamtym okresie orzeł byłby, miałby inną figurę. Inaczej byłby wystylizowany. Uda się tak. Czyli ten był pierwszy. Jako drugi, czyli tamte od 1389 do 1996, właśnie z podwójnym krzyżem i orła, a następnie po tym nastąpiła emisja denara typu korona orzeł, ale nie z pierścieniami wokół korony, jak uważała Kubiak, lecz bez znaków szczególnych, bez tych pierścieni. I profesor Paszkiewicz stwierdził, że ta grupa korona orzeł bez znaku wokół korony jest bardzo rozbudowana. To znaczy, da się wydzielić tutaj denary z lepszego srebra, z dobrego, oraz denary zdewaluowane, których jest, prawda, dużo więcej miedzi. Ten właśnie, od których były robione badania, wygląda na właśnie denara takiego, którym jest bardzo dużo miedzi. Te z lepszego srebra profesor Paszkiewicz datuje na lata 1396-1398, natomiast te, których było więcej miedzi, od 1398 do początku wieku XV. Natomiast jako kolejne miałyby być wybite denary Władysława Jagiełły po tym właśnie, z tymi pierścieniami wokół korony, gdzieś około 1407 roku, a po nich dopiero ten nie bliżej, w trudnych do określenia latach, może właśnie u kresu panowania króla w latach 1437-1434, denary bez podstawy korony. Taki właśnie, słuchaj, taka jest propozycja profesora Paszkiewicza. Natomiast, jeśli chodzi o denary Władysława Warneńczyka, to Stanisława Kubiak słusznie stwierdziła, i z tym nie ma dyskusji, przynajmniej nie ma dyskusji przynajmniej, że denary Władysława Warneńczyka są te, co to te, które mają połączone górne i dolne płatki linii, a w dolnych polach korony jest znak przypominający trójkąt bez podstawy. Stwierdziła także, że w czasie emisji tych monet w latach 1434-1444 następowała ewolucja w przedstawieniu
tego znaku w dolnym polu. Stwierdziła, że w pierwszym etapie wybijano denary korony ze znakiem, który nie łączył się z dolnymi polami korony. Następnie denary połączone ze znakiem, który łączył się z kabłąkiem, oraz denary, które charakteryzował znak z takim trójkątem wychodzącym jakby z podstawy, takim lepiej zaznaczonym czubkiem, oraz następnie denary, gdzie znak łączy się z dolnymi płatkami lilii oraz z kabłąkiem na dole. Więc ja próbem, tym próbem zająłem się ja. Mianowicie opracowałem skarb denarów jagiellońskich z Lublina, złożony z ponad 1600 monet i stwierdziłem, że nie będę tutaj przez nic zmieniał, tak? Pani Kubiakowa przebadała, zrobiła i to pewnie jest dobrze. I starałem się zrobić tak samo, ale się nie dało. Po prostu trudno stwierdzić, czy znak się łączy w dolnych polach korony z kabłąkiem, czy się nie łączy. Są przypadki niejednoznaczne, że jednym końcem się łączy, drugim się nie łączy. Styka się mu... Ja stwierdziłem, że trzeba problem przeanalizować. I zacząłem od orła. I wyodrębniłem przedstawienia orła o stylistycznie zbieżnych cechach. I tych wariantów było naprawdę dużo. To jest ogrom. To jest ogrom stylistycznie tych samych przedstawień. Chociażby tutaj prezentuję grupę A1. Stwierdziłem 28 monet w tym samym skarbie o takim właśnie rysunku orła. A następnie odwróciłem, zobaczyłem jak wygląda awers i stwierdziłem, że mamy taki, 17 właśnie taki koron, 5 takich, 3 takie i 2 takie z takim błędem. To jest błędne liczbę, po prostu znak postawiony w ten sposób. I doszedłem do wniosku, że jest to klucz do chronologicznego uszeregowania emisji. I punktem wyjścia było stwierdzenie, że na denarach Władysława Jagieły spotyka się taki właśnie jeszcze rysunek orła. Bardzo podobny, o szerokich piersiach, wydatnym dziobie, którego tutaj kompletnie nie widać, krótszych troszkę piórach i podobnie ukształtowanych szponach. Towarzyszy mu korona o łagodnych płatkach lilii, chociaż troszkę zygzakowata, ale właśnie. I stwierdziłem, że początkiem emisji tych monet, że za początek emisji tych monet, że pierwszymi denarami Władysława Warmińczyka są te, na których prezentowany jest orzeł o takim szerokim tułowiu, wydatnym dziobie, rozłożystych skrzydłach, o płatkach lilii w koronie w postaci łagodnych łuków. Wydzieliłem następnie kolejne grupy B, na tej samej zasadzie, analizując przedstawienia orłów i koron, łączyłem. C, D, E. Nie chciałbym się zatrzymywać na, bo są rzeczy dosyć szczegółowe. Oraz Z. No ta właśnie grupa Z jest pod tym względem wykonana dużo staranniej i niech w sobie, jak wykazały badania, dużo więcej srebra. Poprzednie miało około 2-3% srebra mają, a te 18-19%. Stwierdziłem także, że denary grupy Z łączą się stylistycznie z denarami już Kazimierza Jagiellończyka. Chodzi ściśle o przedstawienie orła z krótkimi piórami. I korona. Także podobnie jest wymodelowane. I te właśnie denary grupy Z przypadałyby na koniec emisji Władysława Warmińczyka. Choć nie byłbym też do końca tego absolutnie pewny, bo może się okazać kiedyś, że są to może już emisje Kazimierza Jagiellończyka z początku jego działalności maniczej z powiedzmy 1455 roku. Ale na chwilę obecną uznałem,
przyznaje, że są to denary Władysława Warnińczyka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Właśnie tak, połączenia wariantów wstępni. To jest taka od kuchni, są wasze pracy. Ta grupa z numer A18-2A oznacza orła. To jest orzeł A. 18 ten wariant tego orła, czy te grube orły z grubymi, szerokimi tułowiami, rozłożystymi skrzydłami, masywnymi dziobami i z koronami opatrzone w lilii, łagodnie wyprofilowanymi rukami. Koronę łączy się z grupą B. Tutaj widać chociażby ukształtowanie tych patów, które zwrócił uwagę, górny gilolny. Nawet taka kropka tutaj jest, tutaj również się pojawia. Znak danym formule zaznaczony także i sam kształt korony. Następnie chociaż przejścia, to jest ta sama korona i orzeł szczególnie brzydki. Chyba są jeszcze brzydsze. Zdaje się mogło, że jest to moneta fałszywa, no taki orzeł jest darny, chociaż jeszcze gorsze. A wszystko wskazuje na to, że jest to moneta, która wyłączy miejsce, to tu moneta wyłączy miejsce produkcji. Podobnie tutaj, to jest to samo zresztą, ale to grupa C, to jest właśnie taką chorobą się grupą A. I w ten sposób właśnie powstała ta chronologia, więc doszedłem do wniosku, że w pierwszej kolejności powstały monety grupy A, następnie B, później C, E i cały szereg jeszcze jest powiązanych właśnie z tym. To jest chronologia względna. Trudno tutaj pokusić się o jakieś bardziej precyzyjne datowanie. Natomiast przejdźmy do denaru Kazimiera Gielończyka. Tutaj podobnie właśnie. Stanisława Kubiak wyodrębniła taką właśnie odmianę z jeszcze połączonymi płatkami lilii, ale ze znakiem w dolnym polu brody w formie krzyżyka i drugiej lilijki i uznała, że jest to denar przypadający na początek zmienniczej działalności Kazimierza Jelińczyka około roku 1459 oraz dwie pozostałe odmiany z połączonymi górnymi i rozłączonymi górnymi płatkami lilii ze znakiem w formie krzyżyka oraz odmianę, jeśli chodzi o rysunek korony, taką jak właśnie ta, ale z pierścieniem pod koroną, z pierścieniem z kółkiem. I tu właśnie jest dyskusja. Gdyż Stanisława Kubiak twierdziła, że jest to już denar Jana Olbrachta, a wywodziła to stąd, że na denarach Olbrachta, na półgroszach Olbrachta, czyli datowanych, gdyż są, znaczy datowanych, bo nie datowanych, tylko napisowe, prawda? Jest napis, który informuje, że jest to moneta Jana Olbrachta. Jan Alberti. Tak? Natomiast stwierdziła, że ten pierścień na denarze i pierścień na półgroszach są świadectwem emisji tego samego władcy. Choć właśnie analiza skarbów na to nie wskazywała, bo właśnie denary z pierścieniem pod koroną, występują często w skarbach, w których nie ma półgroszy Jana Olbrachta. Czasem się zdarzy coś tam, gdzieś skarby z Lublina, są takie denary, są dwa półgrosze Olbrachta, ale generalnie denary z pierścieniem pod koroną notowane są w zespołach, w których półgroszy Jana Olbrachta nie ma. I to jest właśnie główny argument profesora Paszkiewicza, który właśnie emisję z pierścieniem pod koroną przyporządkowuje do panowania Kazimierza Jagiellończyka. I chociażby jest na żywo, to można zobaczyć, to jest rycina Kubiakowej, a tutaj mamy denara tegoż z połączonymi dolnymi z znakiem dolnej polu korony. Czyli te, a orzeł tak wygląda źle, bo doszło do podwójnego uderzenia wstępne. To jest wyraźnie przesunięcie skrzydło, tutaj gdzieś głowa jeszcze jest, zdaje się, że pod grupą lepiej to jest widoczne. I ten właśnie Kazimierza Gielończyk, denar z pierścieniem pod koroną. I profesor Paszkiewicz denary Kazimierza Gielończyka datuje na lata 1455-1479 i uznaje na podstawie chociażby analizy ukształtowania koron, które są bliskie
koroną na pół grosza Kazimierza Jeleńczyka Styglara. Natomiast jeszcze tutaj może kilka skarbów. To jest fragment właśnie tego dużego skarbu z Lublina. Skarbu, który gromadzi w sobie przede wszystkim denary Władysława Barneńczyka, na których jest 2-3% srebra co najwyżej. A tu jest właśnie fragment, to jest fragment pół grosza Warszawa Jagieły, obcięty do rozmiaru denara. Też. Kolejny skarb, też właśnie datowany po 1455 roku, datowany właśnie datowany denarami. On jest z Kieryszu przebrany po Gazdomoński nie po 455 roku, tylko po 1455 roku. Jest datowany denarami Warniczyka. Tutaj nie ma denarów Kazimierza Gileńczyka. To są wszystko denary Warniczyka, to jest to grupa Z. Ta właśnie najbardziej zasobna srebro. Czyli te denary najbardziej zasobne srebro. Natomiast jeszcze jeden zespół, ten z Lublina, ten po 1455 roku, który gromadzi w sobie przede wszystkim denary Kazimierza Gileńczyka, właśnie z pierścieniem pod koroną. Znaczy denary Kazimierza Gileńczyka z pierścieniem pod koroną oraz kilka denarów Władysława Warniczyka. To jest właśnie denar Władysława Warniczyka z właśnie takim orłem różnym, zasadniczo różnym od tego, które się spotyka na denarach Kazimierza Gileńczyka. Więc tutaj długie pióra, prawda? A na denarach Kazimierza Gileńczyka są pióra już dłuższe. Ta moneta z kolei została określona przez autora opracowania tego skarbu, Zbigniewkiem, w Lubelskim Ogromnościom Numizmatycznym, jak moneta fałszywa, z czym trudno się zgodzić. To jest prawdopodobnie denar Władysława Jagieły. Prawdopodobnie, bo awers jest, czyli korona, jest zupełnie nieczytelna. A to właśnie z Lublin. Także tutaj został ukryty skarb z rynku, ten duży, liczący tam 1650 monet. Takich ważniejszych zaletów jest brama krakowska. Ta droga prowadzi do muzeum, z którego do Państwa przyjechałem. Wieża Trynitarska, Katedra, ulica Królewska, a dalej trakt, który w czasach monet, o których opowiadałem, biegł na trakt. Dziękuję.